kochani, jesteśmy po kolacji. Mamy 18.29, dochodzi 18.30. Dzisiaj mamy piątek, 8 lipca 2022 rok. No już dałem kotkę wszystkim, poza boksem. Idę tutaj do boksu. No dzisiaj babciusie chciałem złapać do sterylizacji. Nawet rękawice miałem spawalnicze, skórzane. Nie chciała wejść do tej samołapki. To ją złapałem i chciałem wcisnąć do tej samołapki, ale niestety nie udało się. Wyrwała się. Bałem się, że mnie jeszcze tam podrapie. Puściłem. No myślałem, że może sama wejdzie. Zresztą widzicie na filmiku. Maluchy weszły, ona nie. No i tak to jest. I w związku z tym mam pomysł. O, zwaliły z góry. Tak się tam bawię, że aż zwaliły. Że będę inaczej ją łapał. Ale to już w taki sposób, że nawet jej nie będę dotykał. Tylko ją nakryję tak jak gołębie. Taką klatką, w której będzie tylnia ściana, taki tłok na kiju, i wypchnę ją później do otworu, przy którym będzie przystawiony ten transporterek, i zawiozę. Bo to inaczej to nie da rady, kochani, nie da rady. A 4 lata temu w ten sposób też łapałem. A wszystkie dzikie. Choćby nie wiem jakie. Majeczka, chodź kiciulko. Chodź. Tak. No, dałem tutaj. Jedną. Kicie, kicie, kiciulki. Kicie, kicie. No, jedzą. Tymek szydełko je, a mamuśka nie je. Tutaj mam jeszcze. No co jest? Oj, to nie ten klucz. Się zamyśliłem. Tutaj wchodzi biały klucz. Tamten akurat wszedł, ale nie obracał. Oj, jak ten pan Władek naputał krótko. No dzisiaj, kochani, na kolację był paprykarz. Zostały całe pełne talerze paprykarza. No ale co z tego? Kotki nie jedzą. O, proszę, jest kolega Zorro. No, proszę, zwaliły. Muszę to znowu włożyć. Któryś raz zwalają, to się bawią. A, tutaj się podwinęło. Dobra. Ile mamy stopni? 17,1, 76. Tak. Tam sucha karma jest, zobaczcie. Tam już nic nie ma. Tutaj sucha karma jest. No mają. Nie są głodne. No kropi trochę, rosi. Kochani, rosi. Także muszę tą drugą puszkę gdzieś im dać. Tak, żeby nie smokło, jak będzie padało, a widać, że niebo jest całe zachmurzone. To muszę pod przykryciem dać. No mam pomysł, jaki dam. No co? Zaraz ci dam. Kiciulki, chodźcie!
Chodźcie, bambusy małe. Chodźcie, kicie, kicie. Chodźcie, kiciulki. Chodźcie. Chodźcie, mamuśka już jest. Kicie, kicie, chodźcie. One wiedzą, że tutaj jest zawsze to lepsze jedzenie. Chodź, chodź. Chodź, Mikrusia. A? Drugie. Na betonie kwiaty nie rosną, ale jedzenie wydaje. No musiałem tutaj powiesić rolkę papieru, nie tutaj, bo rozwijały mi kocurki, no. To jak to na filmach nieraz w internecie widzicie, się bawią. No, no dobra. Teraz tak zrobimy. Kochani. Tutaj wezmę tą miskę. Ona jest pusta. Przesypię suchą karmę do niej. O. Ona ma wysokie brzegi, to maluchy nie sięgają. A ja chcę konserwę, tą puszkę 200 gram tutaj do tego nasypać, żeby mogły sobie kiciulki jeść. Dobra, gdzie mam to? Tutaj. Jedzą, jedzą ładnie. Jedźcie, jedźcie, kicie. Jedźcie. No jak szedłem tutaj, to byłem u Jogiego. Jego mamy nie było. Jogi był. O, jak go zawołam, to wylatuje. 10 metrów leci. I to takim pędem. W ogóle wszystkie kociaki. Usłyszą mój głos, jak wołam, to lecą. Ja wołam wszystkie jednakowo. Kicie, kicie. Te kicie, kicie zawołanie to jest takie, że wszystkie koty znają. Macie tu. No. Macie kiciulki. Dobra. Puszkę wyrzucimy. Czekaj, Niuńku. Dobra, się włożę tutaj, żeby nie przeszkadzało. Dobra. No, dałem im sporo jedzenia. Kochani, sporo. Ale to dlatego, że rano prawie nic nie dostały. Bo próbowałem złapać babciusię. No, nie dała mi się. Wyrwała mi się, nawet jak rękawice skórzane miałem. No, skurzyła mnie. No, nie, tak mnie wkurzyła, że mi się nic nie chciało robić cały dzień. No. No, ale to nie sposób na rozwiązanie. I po prostu zastanawiam się, jak to zrobić. Doszedłem do wniosku, że zrobię tak jak kiedyś. Metodą jak gołębie, nie? Pamiętacie? Tak jak druciana jest klatka, podnosi się na patyk, jedzenie się pod spód wkłada, kotki wchodzą, patyk się pociąga, nakrywa je. I tam jest w bocznej ścianie, są takie drzwiczki wysuwane. To tam przystawiam kontenerek ten plastikowy. No i ten tłok, ściana tylnia jest wmontowana, włożona do środka tej kratki, siatki, tam jak to nazwać, co gołem, co koty nakrywam. Przesuwam tym jak tłokiem. I kotki, które są nakryte, spycham do przedniej ściany z tym otworem, gdzie stoi kontenerek ten. To transportu, transporterek. Kot nie ma gdzie wyjścia, jest ściśnięty i wchodzi w tą dziurę i do kontenerka. I nie muszę się szarpać.
z kotem łapać, żeby mnie pogryzie i tak dalej. Najdziksze koty w ten sposób. One tam oczywiście, jak przesuwam ten tłok, to tam próbują się wyrwać. Nie? No ale powoli. Najpierw jak je nakryję, to czekam, aż przestaną latać, aż się uspokoją. Jak się później uspokoją, to powoli je przesuwam. Ściskam, że tak powiem. No kiedyś tak, kochani, 4 lata temu, ja 35 kotów złapałem, dzikich. Nie były w ten czas tak oswojone jak teraz. Po 2 dziennie łapałem. I miałem jeszcze skuter. Jeden w torbie na podłodze, druga torba na plecach. I do pana Romańczukiewicza. Po 2 dziennie, po 2 dziennie. Tak przez cały miesiąc, listopad, woziłem. Teraz jak na to patrzę, wspominam, mówię, Boże, że mi się też chciało. Że mi się też chciało. No i co najciekawsze, że ja w ten czas nie przeżywałem tak. Nie denerwowałem się, spokojny, raczej to traktowałem w kategoriach jakby sportowych. Zadowolony byłem. No padam, brzawka cały czas jest. Kochani, brzawka. No. No i proszę, kiciulka je. Tak, kicia, jesz? Jesz, nie? Czekaj, to ja jeszcze wezmę, kochana. Tutaj jest to. Na tym. Ale tutaj pada deszcz. To zmoknie. Ja to muszę do miski tutaj zgarnąć. O, dobra. Żeby się nie zmarnowało, tak to zmoknie i koty nie będą chciały jeść. O, jest. Macie kciuki? Proszę. Macie. Macie? A, proszę, jak tam łazi. Widzicie, jak łazi? A, biegają. Szymek szydełku je. A, tamten tam aż łazi. Aż tam łazi. Z tyłu. Proszę, jak się ładnie powchodziły. No zobaczcie, to tu. O, proszę, już góra, dół. Ten tutaj, o. Ten z kolei tutaj siedzi. Tak, kiciulek? Muszę włączyć światełko. Jest, włączymy światełko. O, zobaczcie. O Boże. Głową w dach wyrżą. Z tyłu. Muszę to wysunąć trochę, skoro one tam z tyłu biegają. Wy szczury małe. Wy szczury. No, dobry pomysł pani Ania miała. Pozdrawiam panią Anię. O, aż pod samym dachem. Proszę. Pani Ania, która zawsze mnie ochrzaniała, że ja tutaj wstawiam za dużo. No, ale jak była tutaj, nad morzem i odwiedziła kotki, ależ mówi, tu proszę wstawić tą wieżę. Jedną dla maluchów. Ja jakoś nie pomyślałem, nie wpadłem na to. No wiecie co? Czasami to wam takie zaćmienie umysłu. Majeczka, chodź kiciulko. Co się stało? Coś buczała i wyleciała. Zorro, chodź kiciulku. Zorro! Juniuś, chodź! Chodź, kiciulku, na deszczu mokniesz. Nie chcę. Nie słucha mnie. No, dzisiaj rano Gacusia znowu nie było. Ale w południe się zjawił. Także, kochani, Gacuś ma gdzieś jakąś chyba metę.
i chodzi gdzieś. No i siedzi tam na górze. Mikrosy takie małe. Nie toperki. Jacek, Jagatka i Piccolo. Który to jest Piccolo? Piccolo jest taki ciemny. Taki ciemny Piccolo jest. No, tą kratkę bym musiał zdjąć jakoś, żeby im tutaj nie przeszkadzała. I położę ją chyba tu przy wejściu. O, tak. Dobra, żeby im tu za bardzo nie przeszkadzało. A jutro wyniosę. Zobaczmy z innej strony. Chodź, szczurku mały. Uśmiechnij się, jesteś w kamerze. No, uśmiechnij się. No, jeszcze pójdę do bocianówki. To muszę Bonifacego sparować. Dzisiaj jest piątek. Co jest, Zorro? Kicie, kicie! No zobaczcie, że co, nie ma matek. Hanka kilka dni temu się pojawiła koło figurki, koło kapliczki ze swoim synem, nazwałem go Kapiszon, Rudy. Myślałem, że będzie częściej się pojawiać. Nie ma, znikła. Nie wiem, gdzie ona z tym kapiszonem się chowa. Chyba u pana Władka tam gdzieś jest. No ale pan Władek specjalnie nie mówi za dużo. Sam od siebie nie powie. Muszę go za język ciągnąć. I niektórych rzeczy nie powie mi. Mówi, że nie wie. Coś, co może według niego zagrażać, że ja będę tam chodził, nawiedzał te kotki i tak dalej, niepokoił. Że ona później przeniosą gdzie indziej. To mi nie mówi. A, no macie jakieś skraby. Jaka zabawa. No przednia zabawa. I znowu szczurek siedzi pod samym dachem. A. A skrabać. Jak małe dzieci. Im wyżej, tym ciekawiej, tym lepiej. A pod sufitem. To jest to. Jak to tygrysek mówił, co tygrysy lubią najbardziej. Zabawa na wysokość. Ojej, pospadniesz tam, nie wychylaj się. No jutro będzie chłodniej. To jutro pleksi potnę i przykleję. Już tak tych terminy wyznaczam. Ale muszę zrobić to wreszcie. Bawi się sztoreczkiem, na końcu jest pompon. A jak ciągnie, o, jak ciągnie, o Jezus, ale się zaparł, o, mało nie spadnie. Pompona chcę wyciągnąć. No dobra, ja już ci tego pompona pomogę, bo nie dasz rady, jeszcze zęby sobie połamiesz. Masz pompona. Chciałeś pompona, masz. No, o to ci chodziło? O pompona?
U nas kolega jest na oddziale taki, który te nosi czapki. Znaczy teraz nie, ale jak jest chłodno. Te zimowe z pomponem. A ja go ciągle tam przygaduję, mówię, że pompony noszą pedały. Ale on się nie przejmuje. Takie sobie robimy złośliwości. On mnie, ja jemu. Ale to jest takie złośliwości, kochani. Jak to się mówi, kto się lubi, ten się czubi. Ale w sumie to jest... ma swoje tam takie zagrania chorego człowieka. Ale dobre serce ma, bo kochani, bardzo często jak jest tam kotlet mielony, czy kiełbasa, to oddaje mi. I to jeszcze z takim zastrzeżeniem, to mówi to dla myszów. On na koty mówi myszy. I to nie ma tygodnia, żeby nie dał. No to ja z kolei mu się rewanżuję. Mam nam zawsze trochę kawy tej prawdziwej mielonej, bo on tylko taką lubi. To mu zrobię kawę, zaniosę. Ty mi to, to ja tobie to. Albo jak mi papieros tam jakoś wpadnie do ręki, to też mu zaniosę. Jak brat mnie odwiedzi, bananów mi tam przywiezie, to też go poczęstuję bananem. On z kolei jest miłośnikiem cukierków i ciastek. Zawsze co tydzień zbiera. Tego, jak bierze wypłatę, to idzie i kupuje. I ma całe pudło cukierków i ciastek poukładane elegancko. Także nie, że on tam zjada od razu. Nie, on to trzyma całe pudełka. No ja pamiętam, jak przyszedłem na początku do DPS-u, to kiedyś zauważyłem, że w piwnicy tam mamy taką kawiarenkę i tego. Patrzę, on kanapę odchyla i tam coś chowa. Później, jak on poszedł, ja otwieram, a tam cała kanapa ciastek i cukierek. No cała kanapa, kochani. No wiecie, tam pościel się chowa, żeby się zmieściła. To całe to wypełnione ciastkami, cukierkami. Innymi różnymi słodkościami. No ja się obawiałem, że ktoś mu to kiedyś tam podpatrzy i zabierze. No i zgłosiłem do opiekuna. No i opiekun się zaopiekował tym. Ale to tak się zaopiekował, kochani. Chwała pana Rafała! Tak się zaopiekował, że to znikło. Znikło. Po prostu zabrał. Zabrał sobie, przywłaszczył, chyba do domu zaniósł. No. To jest ten sam opiekun, który kiedyś mi powiedział: panie, tu jest DPS, ja jestem opiekunem, ja rządzę. Pan tu jest tylko mieszkańcem. Ja nie muszę pana słuchać. Rozmawiać z panem, tłumaczyć się panu, zejdź mi pan z oczu. I to tak jednym tchem to wyrzucił. To nie to, że to przez jakiś długi okres czasu, raz jedno, raz nie, za jednym zamachem. To ten sam opiekun, który mnie na stołówce, jak wziąłem porcję za kolegę, to mnie przez 10 minut próbował wyrwać i zabrać. Szarpał mną. No, chciałem mu sprawę założyć, to prokuratura umorzyła. Napisała, że to w ramach obowiązków miał i porządku, że mnie szarpał. No, personel kuchni przyglądał się, to poszedłem do ówczesnej kierowniczki ZTO, żeby mi podała
imiona i nazwiska tych świadków, którzy widzieli. Ona mówi, że nie może podać, bo to jest ochrona danych osobowych. Nawet imion. Mówi, jak się zwróci sąd, to w ten czas poda. To już wariactwo do kwadratu. Wizytówek nie mają i tych identyfikatorów, żeby było wiadomo, jakie imię chociaż. I nic nie podadzą. No, to było na samym początku, tam, pierwszy lat. Także i takie kwiatki, kochani, w tym DPS-ie zdarzają się. No, dzisiaj mnie przed śniadaniem zaczepiła nasza nowa socjalna i się pyta, proszę pana, a ile kotków w pokoju? Ja mówię, jeden. No, wynosił pan żbiczka. Mówię, tylko jeden był. No. Została niejako polecono, chyba jej poleciła ją nasza pani nowa zastępczyni dyrektora. Chyba skarżyła, że mam więcej kotów w pokoju. No i ta czuła się zobowiązana, żeby tam zapytać się, żeby nie było, że nic nie reaguje. Także, kochani, dyrekcja i kierownictwo oddziału interesuje się, ile ja kotków mam w pokoju, natomiast nie interesuje się czymś, co jest istotą i najważniejszą, żeby kotów było jak najmniej w DPS-ie, żeby sterylizować, kastrować, żeby coś działać w tym kierunku. Tego nie interesuje. Jak to powiedziała jedna kierowniczka z innego oddziału, gdzie dzisiaj poszedłem i powiedziałem, ponieważ tutaj macie jedną kotkę, którą się wasza opiekunka opiekuje, kociaki ma, no to proszę przekazać, że jest możliwość sterylizacji na gminę u takiego weterynarza, żebyście tego, żeby tam zawieźli. No proszę pana, to jest DPS i my się zajmujemy mieszkańcami, a nie kotami. No ale skoro pan mówi, to ja przekażę. O, widzicie. My się zajmujemy mieszkańcami, nie kotami. No ale jak, ile kotów mam w pokoju, no to się zajmuję. Liczę, żeby czasami nie było za dużo. Nie więcej niż jeden. Chociaż na oddziale pana Tadzia są dwa koty i pies. Czyli na oddziale są dwa koty i pies. Czyli razem trzy zwierzaki. A jeżeli do mnie majeczka przyleci, bo zwykle to ciotka jest, ale majeczka jest taka, się wycwaniła, że ona sama potrafi przyjść. Ja się budzę, jest w pokoju. No, niby ma być jeden, a nagle się są dwa kotki. No to biorę, wynoszę. No to te się interesują. Tak się ładnie bawię. Nadal nie mam wsparcia, kochani. Żeby ktoś pomógł złapać, wymyśleć, jak połapać. Nie. Najlepiej, jakby mieszkaniec się nie zajmował kotami wcale. Tylko, że to wcale, to by skutkowało tym, że koty by łaziły, kochani,
głodne, pchałyby się, koty by rozmnażały się, byłoby pełno. No i co by było w porządku? Na całym świecie cywilizowanym właśnie robi się, żeby opiekować się kotami, żeby sterylizować, kastrować, żeby było to pod kontrolą. A tutaj nie. Nic nie robić. Zostawić. Ale żeby myszy łapały i szczury ganiały. No, 19. No, rzeczywiście 19:30. Personel idzie do domu. Zmiana dzienna. No i nocna przyjdzie. Już przyszła. No kochani, widzicie, kotki się bawią. No kosztowało mnie to. Kochani, ta w rogu to kosztowała 910 zł. Wziąłem to na raty, także spłacam. Kochani, ten środkowy kosztował mnie 500 zł. No jedna internautka mi pożyczyła 500 zł, zapłaciłem, ale w sierpniu dostanę 14, to oddam. Ten domek kosztował mnie 226 zł. No ten boks, kochani, kosztował mnie przeszło 1000 zł, plus dostała 150 zł z montażem. Także 1200 chyba, czy 1300. Też wziąłem to na raty, płacę. Także mam, kochani, trochę do płacenia, ale brałem na maksymalną ilość rat, ile się dało. Także te raty nie przekraczają 100 zł, czy nawet 50 zł, tylko jedna rata chyba 65 zł. Także tych rat mam różnych kilka. Także się nawet gubię, czy zapłaciłem, czy nie zapłaciłem, bo te, co dostałem papierowo w wykaz, to do banku zużyłem, bank mi przelewa. Te inne to elektronicznie, gdzie podają banki hasło, tam PIN, a ponieważ mam kilka, to już to mi się to pomieszało, pogubiło, wreszcie machnąłem rękę, mój pies drapał. Czekam, aż bank przyśle powiadomienie, albo informuje, że za 3 dni mija termin, albo że po terminie, albo jak ostatnio było, że firma windykacyjna na zlecenie banku przypomina, że tam 26 dni minęło, nie wpłaciłem 43 zł. No i proszę, żeby podali konto, jakie to, to płacę zaraz. Także jak raz zapłacę, to już mam tam w przelewach, to już później wiem. Ja czasem na kartce też odnotowuję, że te trzeba też płacić. No głupi jestem, kochani, głupi. Swoje pieniądze, na swoje pieniądze kupuję, co tam mam, 500 zł, 500 coś. No teraz po tej inflacji to tak wzrosły, ale to opłata za DPS wzrasta, także w sumie ta kwota, którą mam do dyspozycji, te 500 zł nie przekracza, tylko o 500. No i z tego płacę to. Płacę lekarstwa, jak trzeba to i dentystę, jak coś lepszego plomba. Także trzeba być głupim, żeby pieniądze prywatne wydawać na takie rzeczy. Albo trzeba kochać bardzo kotki.
te kotki, których inni z personelu uważają, że ich to nie dotyczy, nie obchodzi, to jest DPS dla ludzi, nie dla kotów. Ale nie rozumieją, że celem jest tego, żeby było kontrola, żeby było jak najmniej kotków. No tak jak mówiłem, wyliczyłem, 2 kotki na hektar to jest tutaj 17 kotków, bo obszar jest 8,5 hektara. A w tej chwili jest 2 razy tyle. I tylko sterylizacja i kastracja spowoduje, że będzie mniej. Bo nie będą się rozmnażać, niektóre śmiercią naturalną, czy tam jaką chorobę będą odchodzić. Tak jak w bocianówce. Wszystkie wysterylizowane, wykastrowane poza Piotrusiem Panem. I tam populacja się zmniejsza. Z roku na rok. Tak jak było 15, to teraz, nie licząc maluchów, to jest chyba mniej niż 10. Od przedstawiciela gminy słyszę, że wielkie akcje są na mieście z kotami, z udziałem wolontariuszki pani Moniki, że kastracja, sterylizacja i tak dalej. Masę pieniędzy na to idzie. No a tutaj kotki też są pod opieką gminy, ale wiedzą z racji tej, że ja tu jestem, to już się nie zajmują. To nawet karmy sami nie przywiozą, jak się nie upomnę. Oho, deszcz pada. Kochani, deszcz pada. No, ale tu nie pada, kochani, tu nie pada, nie kiciulki? No, ładnie echo. O, tutaj mógłbym sobie łóżko rozłożyć, kochani, i poleżeć czy pospać, bo w bocianówce, kurczę, komary tną. Pan Marek z Gliwicy nawet mi przysłał ofertę moskiterii podwieszanej pod sufit za 18 zł. Chyba trzeba będzie kupić kiedy. No bo kurczę, nie sposób jest tam się położyć, jak komary tną. Zimą za zimną, latem z kolei komary. No ale na razie muszę się ograniczyć. Zobaczyć, jak ja wyjdę z tymi opłatami wszystkimi. Czy mi tam braknie, czy nie braknie. Trzeba pozapłacać. Bzyki też płacę. Na 48 rat wziąłem. No, nazbierało się tego. Można powiedzieć, że się trochę jakbym rozhulał. No, starałem się jednak zmieścić w swoich dochodach. I chyba mi się to udało. Bo jak na razie jakoś wychodzę z tego. No a już przestałem kupować cokolwiek nowego z wyposażenia. Starczy. Już wszystko kotki mają. Tylko karma i leczenie. Na to jeszcze. Ach, ależ tu się... Ależ tu figlują. Babciusia. Niby oswojona, kochani, ale... Ale w ręce jej nigdy nie brałem i jak się weźmie w ręce, to o kurczę, zaczyna w ten czas szaleć. Przypuszczam, że z matką wszystkich matek tak samo.
Dlatego je będę łapał metodą na gołębie. Widzicie, jak kiciulki się najadły. Brykają. Kicie brykają. No, zgłosiłem pani Monice poprzez przedstawiciela gminy, że kotki są do adopcji. No, mówiła, że się podobno zajmie. No to czekam. Także w sumie do adopcji mam, kochani, ile? W bocianówce 4, tutaj 3, no i Jogi, ten pojedynczy matki wszystkich matek, czyli mam 8 kotków, kochani, do adopcji. Bo jak nie pójdą do adopcji, to później będzie 8 kotków do sterylizacji, kastracji. I to trzeba będzie robić już na początku nowego roku. No zobaczymy, jak to pójdzie. Wszystko zależy od pani Moniki. Ja już tam ogłaszam też. Pytam się różnych ludzi przy okazji, czy chcą. No, ale okazuje się, że tych kotków to w mieście chyba jest więcej. Jeżeli już ktoś się pyta o kotki, to z zagranicy. Pani Ela z Frankfurtu. 2 kotki, zdaje się, chciała do adopcji. No, ale tam sprawy zdrowotne pokrzyżowały. A może tylko odwlekły w czasie. Tak, pani Elu? No, zobaczymy. Może ktoś nowy się zgłosi. I co, mamuśka? No tak, widzicie, kochani, bawią się kiciusie. A matka też dołączyła do nich. No dobra, trzeba skończyć. No to tyle, kochani. Jak widzicie, płynie życie. No to na razie, pa.